Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek proponujemy park turystyki w gminie Brenna. W najbliższy weekend sporo będzie się tam działo. Przede wszystkim przeniesiemy się w czasie. Już w piątek startują Dni Dawnych Kultur. Od 21:00 organizatorzy zapraszają na opowieści przy wspólnym ognisku o demonach słowiańskich w wykonaniu grupy Karawana Opowieści. Ale to dopiero przedsmak tego, co będzie się działo w sobotę i niedzielę. Codzienność w słowiańskiej wiosce i folk średniowieczny to propozycje na weekend gminy Brenna. W sobotę odbędzie się tam również 7. słowiańska noc folk metalowa. A teraz coś dla miłośników psów. Już w piątek startuje pierwsza międzynarodowa wystawa psów rasowych. Przez 3 kolejne dni 1 lipcowego weekendu na kilkunastu ringach konkurować o najważniejsze tytuły będą psy nie tylko z Polski. Zaprezentowanych zostanie około 2000 psów. Startujące psy pokazywane będą w kilku klasach wystawowych, począwszy od szczeniąt, a na weteranach skończywszy. A to wszystko na terenie ośrodka przygotowań paraolimpijskich Start w Wiśle. Zmieniamy klimat, bo kolejna propozycja to kino plenerowe. W piątek w Cieszynie startuje 14. Festiwal Wakacyjne Kadry. Organizatorzy zapraszają na filmowe piątki w lipcu i sierpniu na cieszyński rynek o godzinie 21:30. Już w najbliższy piątek zostanie wyświetlony film Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Opowiada o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście. Najbliższy weekend to również rodzinne spotkania z historią. Na terenie boiska sportowego w Kończycach Wielkich w sobotę rozpoczyna się 15. piknik militarny. Uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 14:00. W programie m.in. wycieczka po dioramach, seminarium historyczne o II wojnie światowej, pokazy dynamiczne pojazdów. W niedzielę otwarcie terenu dla zwiedzających już o 11:00, o godzinie 15:00 rekonstrukcja Bitwy Cieszyńskiej 1945. W ramach tego wydarzenia w sobotę na cieszyńskim rynku będzie miała miejsce wystawa pojazdów w godzinach od 10 do 13, a także polsko-czeski rodzinny bieg na orientację śladami historii. Start godzina 10 na terenie boiska sportowego w Kończycach Wielkich. W sobotę 6 lipca w ośrodku jeździeckim Hubertus w Międzyświeciu już po raz czwarty odbędą się towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Wydarzenie to można śmiało już określić jako cykliczne. Start godzina 13:00, wstęp wolny. Na koniec jeszcze raz przenosimy się do Wisły. W najbliższy weekend odbędzie się tam 20. piknik leśny. W tamtejszym amfiteatrze uroczyste otwarcie w sobotę o 15:00. W programie wiele atrakcji, szczegóły na plakatach. Gwiazdą pikniku będą elektryczne gitary. Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona. W niedzielę w ramach pikniku oprócz atrakcji dodatkowych w Parku Kopczyńskiego przede wszystkim występy dziecięcych zespołów regionalnych, które rozpoczną się o godzinie 14:00. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.